Uczestniczka programu Top Model zrezygnowała z dalszego udziału w telewizyjnym show. Ostatni odcinek wywołał wiele emocji, a odejście 16-latki z programu spowodowało różne domysły wśród widzów. Poznaliśmy właśnie szczegóły tej kontrowersyjnej decyzji nastolatki. 16-latka zrezygnowała z programu Top Model, przez co widzowie zaczęli się zastanawiać, co spowodowało tak nagłą decyzję pięknej Nicole Furman. Nastolatka dobrze radziła sobie w telewizyjnym hicie, dlatego jej rezygnacja wzbudziła zainteresowanie wśród internautów. Pojawiły się głosy sugerujące, że 16-latka jest w ciąży. Była uczestniczka programu postanowiła wypowiedzieć się w tym temacie. Nicole Furman zrezygnowała z Top Model z poważnego powodu. Nicole Furman w ostatnim odcinku programu Top Model rozstała się z telewizyjnym show. Piękna 16-latka pochodząca z Rzeszowa zrezygnowała dobrowolnie z dalszego udziału w konkursie. Telewizja rządzi się swoimi prawami, dlatego też w programie przedstawiono, że Nicole ma problemy ze znoszeniem rywalizacji. Można oczywiście to zrozumieć, ze względu na młody wiek dziewczyny. Nastolatka postanowiła jednak zabrać głos w tej sprawie i przedstawiła poważny powód swojego odejścia. Krótko, zwięźle i na temat. Zrezygnowałam tylko i wyłącznie ze względu na swój stan zdrowia, to raz. A dwa, w trakcie trwania programu dowiedziałam się, że moja młodsza siostra jest poważnie chora, napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych Nicole Furman. Mimo iż nastolatka rzeczowo wyjaśniła powód swojego odejścia z programu, pojawiły się komentarze sugerujące, że 16-latka zrezygnowała z Top Model ze zupełnie innej przyczyny. To prawda, że odeszłaś, bo jesteś w ciąży? Zapytała jedna z obserwatorek. Nicole postanowiła krótko i dosadnie odpowiedzieć ciekawskiej internautce. Co? Niby z kim? Kobieto, ja mam 16 lat, napisała skonsternowana 16-latka. Dzisiaj grzeje, jeden. Ujawniono informację o córce Kornela Morawieckiego. Takich wiadomości nikt się nie spodziewał. Dwa. Smutne informacje o mamie brutalnie zamordowanej 10-letniej Krystyny. Nie jest dobrze. Plotki o domniemanej ciąży dziewczyny pojawiły się ze względu na wydarzenia, jakie można było zobaczyć w poniedziałkowym odcinku programu Top Model. Podczas panelu jurorskiego 16-latka bardzo źle się poczuła i potrzebne było wezwanie pogotowia. Zasłabła, trzymała się za brzuch i wymagała pilnej opieki medycznej. Po konsultacji z lekarzami dziewczyna postanowiła odejść z programu ze względu na zły stan zdrowia. Najlepsze newsy dnia, źródło, Pudelek. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.